Magdalena Cieślińska, dzień dobry. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o kolejnych uchodźcach, którzy napływają do Płocka, nowe spojrzenie na Balladynę w Płockim Teatrze, a na koniec relacje ze zwycięskiego meczu Wisły Płock. W Płocku jest ponad 1000 uchodźców z Ukrainy, a będzie ich jeszcze więcej. Miasto szykuje kolejne nowe miejsca noclegowe. Do Płocka każdego dnia przybywają kolejni uchodźcy. Aktualnie w mieście przebywa ich grubo ponad 1000 osób. Niedługo liczba ta może być jednak 2-3 razy większa. Cały czas trwa też zbiórka dla Ukrainy. Jak przekonywał Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej, płoczanie pomagają całym sercem. Sytuacja staje się jednak poważna. Bez pomocy miastom takim jak Płock wkrótce skończą się możliwości niesienia pomocy. Od kilku dni samorządowcy alarmują, że sytuacja w wielu miastach, zwłaszcza tych na wschodzie Polski, ale także głównie w trzech miastach, do których uchodźcy z Ukrainy przybywają, czyli Warszawa, Kraków i Wrocław, jest na granicy katastrofy humanitarnej, ponieważ samorządowcy zostali w dużej mierze zostawieni sami sobie z ogromnym problemem przyjazdu setek tysięcy Ukraińców do Polski. Setki tysięcy uchodźców trafiają do największych miast położonych w Polsce. Żadne z nich nie jest jednak przygotowane na taki napływ uchodźców, dlatego sukcesywnie są oni relokowani w mniejszych miejscowościach, takich jak Płock. Prezydent apeluje o pilne działania. Jakie? Działania rządu, które rzeczywiście pozwolą uniknąć katastrofy humanitarnej w sytuacji, w której nie tylko w miastach przy granicy, ale także w centrum Polski znajdą się kolejne setki tysięcy osób uciekających przed wojną. Oczywiście wymaga to także w perspektywie naszego rządu działań związanych, skutecznych działań i rozmów z Unią Europejską, która dzięki czemu będzie mogła przekazać środki właśnie na wsparcie działań, jeszcze raz powtórzę, samorządu dzisiaj na rzecz Ukrainy. Cały czas trwa też zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Informacje na temat zbiórek dostępne są m.in. na stronie internetowej miasta, to jest nowy.plock.eu. Na scenie Teatru Dramatycznego w Płocku będzie można zobaczyć Balladynę. Będzie to jednak nowe spojrzenie na klasyk Juliusza Słowackiego. Spektakl w reżyserii Marka Mokrowieckiego pokaże nowoczesną odsłonę tej historii. To będzie inne, nowsze spojrzenie na Balladynę. Pod koniec marca na scenie Teatru Dramatycznego w Płocku publiczność obejrzy nową wersję tego klasyka Juliusza Słowackiego. To jest taki tytuł, myślę, nie najgorszy tytuł, który daje możliwość pokazania też odrobinę tego, że można klasykę zagrać troszeczkę, że ona jest bardzo współczesnym tekstem i zagrać ją nie tak zwanie po Bożemu. Po Bożemu nazywamy takie przedstawienia, które mają taki entourage. Scenografię specjalnie na potrzeby przedstawienia przygotował Krzysztof Małachowski, a muzyką zajął się Krzysztof Misiak. Nowoczesną formułę ma też scenariusz. Balladyna jest wierszem. Mnie chodziło o to, żeby aktorzy mówili potoczyście, jak najbardziej mową zbliżoną do mowy potoczystej, a jednocześnie, żeby zachowali wiersz. Słowacki tutaj używa różnego metrum, 13-zgłoskowca, 8-zgłoskowca, aleksandrynu, czyli 11-zgłoskowca. No i trzeba to w jakiś sposób pożenić, a tym bardziej, że rzadko obecnie się grywa w teatrach sztuki stricte klasyczne, do jakich należy Balladyna, gdzie się napisane wiersze. W rolę Balladyny wcieli się Sylwia Krawiec. Premiera już 26 marca. Wisła Płock wygrała z Jagiellonią Białystok 0-1. To był bardzo cenny mecz i to z kilku powodów. Po pierwsze, Wisła Płock w końcu wygrała na wyjeździe i to z ważnym rywalem, a po drugie, to udany debiut nowego szkoleniowca płockiego klubu.
Misja wykonana. Wisła Płock wygrała pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca. Podopieczni Pawola Stano pokonali Jagiellonię Białystok 0-1. Gra nafciarzy mogła się podobać. Piłkarze pokazali dobrą dyspozycję na boisku, a wynik spotkania mógł być jeszcze wyższy na korzyść płocczan. Jak mówił w pomeczowej konferencji Paweł Stano, nowy trener Wisły Płock to efekt dobrego przygotowania się pod ten mecz. Oczywiście my się dobrze przygotowali na zespół Jagiellonię. Mieliśmy ich bardzo dobrze rozpracowano i wiedzieliśmy, gdzie a jak chcemy atakować i na co musimy uważać. I tak wyszło, że chłopcy potrafili te swoje zadania wykonać, nie mówię na 100%, bo byli tam jakieś małe błędy, ale generalnie uważam, że zagrali bardzo dobre spotkanie. Mieliśmy bardzo dużo okazji na strzelenie bramki. Trener jest zadowolony z postawy swoich piłkarzy, którzy spełnili większość założeń taktycznych. Podołali również kondycyjnie w niełatwym czasie zmiany trenerskiej. Jestem bardzo zadowolony właśnie z postawy chłopaków, którzy musieli tak mocno trenować tygodnie, lebo już chciałem nastartować jakby ten mikrocyklus tak, jak wyobrażam sobie, i już sme przeszli na większe obroty. Mieliśmy dużo treningów w tygodniu, także troszeczkę byłem jakby w oczekiwaniu, jak zareagują w meczu. Czy nie będą bardzo zmęczeni, ale było widać, że tych 75-80 minut pracowali bardzo dobrze. Potem pomogli sobie troszeczkę zmianami. Kolejny mecz w sobotę 19 marca o godzinie 12:30. Nafciarze podejmą u siebie drużynę Śląska Wrocław. PKN Orlen obniża ceny na stacjach paliw. Teraz olej napędowy będzie tańszy o 34 grosze na litrze, a benzyna o 20 groszy. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.